Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z cyklu Przybij piątkę nauce. Temat prawa człowieka w kontekście biznesu zyskuje na znaczeniu i coraz częściej pojawia się na forach międzynarodowych, zarówno tych największych organizacji, takich jak ONZ, ale także w Unii Europejskiej czy w Radzie Europy. Dlaczego? Dlatego, że ten temat będzie już z nami na stałe i będzie coraz częściej podnoszony. Powstało wiele dokumentów, odnotowanych zostało wiele inicjatyw, ale także praktycznych działań, jakie podejmowała i podejmuje społeczność międzynarodowa w tym zakresie. I właśnie o tym chciałam Państwu dziś opowiedzieć. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Polska aktywnie włącza się w te działania, zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym, o czym będzie w dalszym ciągu mojej prelekcji. Są takie sytuacje związane z prawami człowieka, biznesem i relacjami międzynarodowymi, z którymi się spotykamy na co dzień, na przykład słuchając wiadomości. Jako przykład podaje się często tragiczny wypadek, jaki wydarzył się w Bangladeszu i który jaskrawo pokazuje, o co chodzi w tych kwestiach prawa człowieka w biznesie. Parę lat temu zawaliła się tam fabryka odzieżowa, konkretnie dach fabryki, i zginęło ponad 1000 osób. W tym budynku mieściło się 5 firm, tak zwanych zachodnich, czyli z krajów wysoko rozwiniętych. W tym zresztą jedna firma była z Polski. Po wypadku firmy nie poczuwały się do żadnej odpowiedzialności za to, co się stało, i nie chciały wypłacać żadnych odszkodowań, wskazując właściciela budynku i instytucje, które dopuściły ten budynek formalnie do użytku, jako odpowiedzialnych. No i oczywiście formalnie te instytucje miały rację, ale tylko formalnie, ponieważ wiemy, że w takich krajach jak Bangladesz standardy bezpieczeństwa są zupełnie inne niż w krajach rozwiniętych. I właściwie trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że w interesie tych firm jest, żeby zadbać o to, by warunki, w jakich realizują swoje inwestycje, były na wysokim poziomie. Później dopiero okazało się, że kilka z tych firm jednak podjęło się wypłacania odszkodowań. Z tego względu, że bardzo negatywna kampania medialna przyczyniła się do spadku popularności tych firm. Więc one, jakby chroniąc swoją markę, wyszły naprzeciw oczekiwaniom i te odszkodowania były wypłacane. Ale czy firmy wyciągnęły wnioski z tej katastrofy? I tak, i nie. Bowiem na przykład dla niektórych z nich polepszenie warunków pracy oznaczałoby utratę konkurencyjności. Już po tej katastrofie w Bangladeszu odnotowano szereg innych wypadków, m.in. pożar, do jakiego doszło w lipcu 2021 roku w fabryce żywności na obrzeżach Dhaki, w którym zginęło kilkadziesiąt osób. Od długiego już czasu trwają na forum ONZ prace nad dokumentem, który by regulował na poziomie międzynarodowym kwestie odpowiedzialności tych największych firm transnarodowych. Zatem kontekst międzynarodowy jest tu oczywisty. Ważnym tematem jest w tych pracach kwestia określona mianem Legally Binding Instrument. W czerwcu 2014 roku Rada Praw Człowieka ONZ podjęła kroki w celu opracowania międzynarodowego prawnie wiążącego instrumentu regulującego działalność korporacji transnarodowych i innych przedsiębiorstw. Powołana została specjalna grupa robocza, która tym się zajmuje od wielu lat. Pracą przewodniczy Ekwador, angażuje się mocno Republika Południowej Afryki, a także kilka innych państw. Niestety nie widać specjalnie w tej chwili widoków na rychłe zakończenie tych negocjacji. Powstają kolejne projekty, ale tutaj odnotować można problemy z uzgodnieniem, w jaki sposób te firmy miałyby odpowiadać. Szczególnie, że funkcjonujące konwencje, jakie pozostają instrumentem prawnym, dotyczą państw, a nie firm bezpośrednio. I w związku z tym ówczesny sekretarz generalny ONZ Kofi Annan powołał grupę roboczą, która miała się zająć tą sprawą. Na jej czele stanął profesor John Gerard Ruggie. Nie żyje już niestety, zmarł w ubiegłym roku. Profesor został mianowany specjalnym przedstawicielem sekretarza generalnego ONZ do spraw biznesu i praw człowieka i pod jego kierunkiem opracowany został dokument zatytułowany Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, który został jednogłośnie przyjęty przez Radę Praw Człowieka w roku 2011. Wytyczne te są formą działania społeczności międzynarodowej w kierunku zmniejszania ryzyka naruszania praw człowieka w sferze działalności biznesu. Dokument jest także znany, nawiasem mówiąc, jako zasady Ruggiego lub ramy Ruggiego. Ten dokument, jak sama nazwa wskazuje, ma miękki charakter, bo to są tylko wytyczne, czyli
to są zalecenia, które nie zobowiązują jednoznacznie państw do podejmowania jakichś konkretnych kroków. Tym niemniej warto zapoznawać szeroko z tym dokumentem przedsiębiorców, bo w nim zapisane są takie podstawowe, zupełnie oczywiste kwestie dotyczące praw człowieka w kontekście biznesu. Ten dokument jest podzielony na trzy części. Pierwsza część dotyczy zobowiązań państwa, druga część dotyczy zobowiązań przedsiębiorców, a trzecia kwestii dochodzenia odszkodowań, zadośćuczynień przez osoby poszkodowane. I jak wspomniałam, są to dosyć podstawowe rzeczy, ale one jakby tworzą ramy do myślenia o czymś bardziej konkretnym, o konkretnych zobowiązaniach. ONZ bardzo zabiega o to, żeby państwa podpisywały wewnętrzne dokumenty, które by te wytyczne implementowały na gruncie krajowym. Niewiele państw to robiło, więc Unia Europejska, widząc, że te prace nad Legal Binding Instruments są zbyt trudne, żeby rokowały szybkie rezultaty, zobowiązały państwa członkowskie do tego, żeby implementowały u siebie te wytyczne jako narodowe plany działania, które mogłyby być przez kraje realizowane. Polska taki krajowy plan działania też przygotowała. Pierwszy obejmował lata 2017-2020, następny, który w tej chwili jest realizowany, obejmuje lata 2021-2024. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej MSZ w wersji polskiej i w wersji angielskiej. Każdy kraj podszedł do tego zadania inaczej. Nie wszystkie kraje Unii zresztą przygotowały te plany. Dotąd wykonało to wiele krajów. Listę widzą Państwo na slajdzie. Każdy z tych państw podeszło trochę inaczej do tego tematu, bo miały taką możliwość. Wielka Brytania czy Holandia przykładowo większy nacisk położyły na zaangażowanie za granicą. Dlaczego? Ponieważ wiele ich firm inwestuje za granicą, więc one podeszły do tego w kontekście zaangażowania biznesowego danego kraju za granicą. Na przykład w holenderskim dokumencie to wyraźnie widać. Jest dużo zdjęć z krajów rozwijających się. Widzimy osoby czarnoskóre, czy z Indii, czy z Ameryki Południowej, które pracują na jakichś plantacjach. To obrazuje, w jakim kierunku to poszło. Polska podeszła do tej sprawy inaczej. U nas jest inny problem, ponieważ my też mamy sporo kwestii wewnętrznych jeszcze nieuregulowanych. Zatem Polska podeszła do tego w sposób systemowy. Najpierw utworzona została taka nieformalna grupa robocza, która przygotowała analizę, jakie dokumenty w tej chwili już są przyjęte i realizowane. Sprawdziła, na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o prawa człowieka w biznesie. I dopiero po tej analizie zaproponowane zostały jakieś konkretne rozwiązania. Do przygotowania dokumentu zaproszone zostały także inne instytucje, jak Urząd Zamówień Publicznych, Państwowa Inspekcja Pracy czy UOKiK. To są takie trzy instytucje państwowe, które mają duże znaczenie, jeśli chodzi o kwestie praw człowieka w biznesie. I przygotowany został stosowny dokument. Krajowy Plan Działania. W Polsce prace poszły w takim kierunku, że dokument dotyczy przede wszystkim kwestii krajowych. Czyli każdy z resortów zapisał tam swoje zadania. Przykładowo Ministerstwo Pracy przygotowało nowelizację ustawy o związkach zawodowych, która została przeprowadzona. Ministerstwo Sprawiedliwości zajęło się kwestią mediacji pozasądowych. To są takie przykładowe kwestie, które pojawiły się w tym dokumencie. Przy pracy nad tym dokumentem, realistycznie podchodząc, brane były oczywiście pod uwagę projekty, które już były zatwierdzone albo były zaawansowane w pracach. Natomiast nie wszystko udało się zrealizować na etapie pierwszego krajowego planu działania, co trzeba sobie wyraźnie powiedzieć. W ramach tego pierwszego projektu nie udało się wprowadzić ustawy o sygnalistach. Nie przeprowadzono także nowelizacji ustawy o usługach turystycznych, które były bardzo istotne, ponieważ to była nowelizacja, która miała regulować kwestie ochrony osób nieletnich przed wykorzystaniem seksualnym na terenie obiektów turystycznych. Ale ten temat dotyczący ustawy o usługach turystycznych został zapisany w drugim planie i należy mieć nadzieję, że to zostanie też zrealizowane w najbliższym czasie. Natomiast jeśli chodzi o sygnalistów, nie zostało to zrealizowane dlatego, że w międzyczasie Unia Europejska podjęła pracę nad dyrektywą dotyczącą sygnalistów. I strona polska podjęła decyzję o wycofaniu się z przygotowywania swojego projektu, zaczekania już na te rozwiązania unijne i ich
implementowania. Decyzja o zaprzestaniu prac była podjęta tak naprawdę na poziomie roboczym, chociaż sam dokument był przyjmowany przez Radę Ministrów, zatem ma on rangę dokumentu rządowego. Ale to jest plan. Nie jest to ustawa. Plan działania dla rządu. W związku z tym jest dokumentem tak zwanym miękkim. I jeżeli pojawią się jakieś określone, uzasadnione powody, to ten plan może oczywiście ulec zmianie. W którymś momencie pandemia oczywiście też miała znaczenie, jeśli chodzi o kwestie dodatkowych obciążeń dla hotelarzy, którzy i tak mieli ogromne problemy, więc rząd nie chciał im dokładać następnych. Zatem aktualnie możemy mieć nadzieję, że teraz, kiedy pandemia się już zakończyła, będzie można powrócić do prac nad nowelizacją ustawy o usługach hotelarskich. Wracając na forum międzynarodowe, to co jest ważne, to tak jak wspomniałam, to fakt, że Unia Europejska, widząc, że w ramach ONZ prace posuwają się powoli, zaczęła w większym stopniu zwracać uwagę na implementację pewnych zagadnień na forum, no, na poziomie unijnym, nie czekając, jak państwa członkowskie same coś wprowadzą. I takie kwestie dotyczące praw człowieka w kontekście biznesu na przykład znalazły się w dyrektywie o raportowaniu niefinansowym jako obowiązek dla największych firm, takich firm, które zatrudniają powyżej 500 pracowników i które normalnie przygotowywały tylko raport finansowy, a teraz mają obowiązek też raportować niefinansowo. W tych raportach powinny się znaleźć informacje, w jaki sposób dana firma dba o przestrzeganie praw człowieka w swojej organizacji i jaki jest system zapobiegania czy przestrzegania tych kwestii oraz także możliwość dochodzenia swoich praw. Na przykład, czy w firmie jest rzecznik praw pracowniczych, czy też etyki lub podobne stanowisko. Czy jest do kogo się zwrócić, zarówno strona poszkodowana, jak i taka, która dostrzega problem. A niekoniecznie sama musi się czuć poszkodowana. Widzi jedynie, że coś jest nie tak, ale na poziomie wewnętrznym. Nie ma ustawy o sygnalistach jeszcze. W tej chwili jest taka sytuacja, że jeżeli ktoś by chciał coś zasygnalizować, że się źle dzieje, to właściwie może być zwolniony z pracy i nie ma żadnych konsekwencji z tego powodu. Nie ma żadnej ochrony dla tej osoby. A w firmie chodzi o to, żeby był jakiś system w tych największych firmach, krótko mówiąc, żeby dane osoby miały się do kogo zwrócić. W tym miejscu należy zaznaczyć, że na razie nie dotyczy to jeszcze małych firm. Kwestia raportowania niefinansowego ćwiczona jest aktualnie na dużych przedsiębiorstwach, bo tam jakby łatwiej jest wprowadzać pewne systemowe rozwiązania. Łatwiej niż w małych firmach. Ale docelowo dobrze by było i niektóre państwa, takie jak Holandia, one same wprowadziły u siebie raportowanie niefinansowe, również w odniesieniu do firm zatrudniających mniejszą liczbę pracowników. W Polsce to już działa od jakiegoś czasu. Nasze Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej szkoli przedsiębiorców, jak tworzyć takie raporty. Są pewne wytyczne i wzorce przygotowane przez Unię, więc firmy uczą się tego. Jest zresztą taka fajna przypowiastka z tym związana. Do jednego z ministrów dzwoni przerażony przedsiębiorca i pyta się: słuchajcie, co to są te wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka? Bo my mamy negocjacje z firmą unijną i oni się nas pytają w czasie negocjacji, jak my przestrzegamy tych wytycznych w naszej polityce w firmie. A my nie wiemy w ogóle, o co chodzi. A o co to chodziło? No chodziło o to, że ta firma unijna już wiedziała, że będzie musiała przygotować raport niefinansowy i ona sobie już wprowadziła jako stały punkt, że podczas negocjacji zawsze podnosi kwestie praw człowieka. Zatem będą mogli sobie o tym w raporcie napisać. O tym, w jaki sposób dbają oni i ich partnerzy o prawa człowieka w swojej organizacji, w jaki sposób implementują zasady, które wynikają z wytycznych ONZ i z dyrektywy unijnej. To jest mały krok. Funkcjonuje w sferze werbalnej, ale jest to mały krok w kierunku uświadamiania, że ten temat jest istotny. I to jest oczywiście bardzo ważne. Oprócz tego raportowania niefinansowego, Unia Europejska wprowadziła kolejne propozycje. Pierwsza to jest dyrektywa dotycząca sygnalistów, która została już przyjęta i polski rząd jest zobowiązany do implementacji tej dyrektywy. Rząd aktualnie już nad tym pracuje, zakończyły się konsultacje społeczne tego projektu. Nie zostało to jeszcze wdrożone, ale z pewnością to nas czeka w najbliższym czasie.
Kwestia praw człowieka w biznesie jest też tematem zainteresowania OECD, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, która opracowała wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Funkcjonujący przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii Krajowy Punkt Kontaktowy OECD został powołany do prowadzenia działalności promocyjnej i przestrzegania tych wytycznych organizacji. Wracając do Unii Europejskiej. Ostatnia rzecz, nad którą teraz pracuje Unia Europejska, która jest bardzo ciekawa, to jest zasada należytej staranności, w języku angielskim due diligence, która jest taką główną zasadą ONZ dotyczącą biznesu i praw człowieka. W opinii wielu środowisk zasada ta powinna być szeroko propagowana, bo odnosi się w gruncie rzeczy nie tylko do biznesu. Aczkolwiek my dzisiaj, na dzisiejszym spotkaniu, przywołujemy to oczywiście w kontekście biznesu. Należyta staranność oznacza analizę skutków naszego działania. W omawianym w prelekcji temacie oznacza analizę skutków działania biznesowego, zawodowego. Analiza ta winna odpowiedzieć na pytania. Jakie skutki są działania naszej firmy? Jakie to działanie może przynieść skutki, efekty uboczne? O co tu chodzi? Chodzi o to, żeby firmy wprowadziły u siebie taką zasadę, że cokolwiek robią, jakąkolwiek inwestycję planują, muszą taką analizę zrobić. W tej chwili trwają prace w Unii Europejskiej nad dyrektywą dotyczącą należytej staranności. Unii zależy na tym, by wprowadzić to nie jako zalecenie, tylko jako kwestię regulowaną prawnie. I tu ciekawe jest, że dwa kraje już to zrobiły. Francja i Niemcy wprowadziły u siebie ustawę o należytej staranności. W Niemczech to zostało zrobione w ten sposób, że została powołana instytucja taka jak przykładowo w Polsce Urząd Zamówień Publicznych, która odpowiada za realizację i egzekwowanie tej ustawy. Ma uprawnienia kontrolne, może nakładać kary itd., itd. Ta instytucja sprawdza, czy firma przygotowała taką analizę due diligence. Polska oczywiście będzie też nad tym pracować, bo ta dyrektywa, która jest w tej chwili opracowywana w Unii Europejskiej, w którymś momencie do nas też będzie się odnosić. Ale to jeszcze za chwilę, bo na razie trwają prace nad tą dyrektywą. Zatem można powiedzieć, że Francja i Niemcy wyszły przed szereg, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. I to może nawet dobrze, że te kraje zbierają już swoje doświadczenia, które mogą być wykorzystane także do opracowywanej dyrektywy. Te doświadczenia będą ważne, zarówno w kontekście wypracowania odpowiedniego schematu obowiązkowych analiz dla firm, ale także ich oceny i stosowania, a także innych. Mówiąc o stronie praktycznej, brak takich analiz due diligence może doprowadzić do przykrych konsekwencji dla firm, na przykład kar finansowych, a nawet do wykluczenia danej firmy z przetargów rządowych. I to dla dużych firm może być bardzo bolesne i powodować znaczne straty finansowe. Ta dyrektywa zakłada, że w kilku pierwszych latach obowiązek dotyczący analiz due diligence będzie dotyczył tych największych firm, ale przewiduje się, że w kolejnym etapie, po zebraniu doświadczeń, rozszerzany będzie krąg firm, które ten obowiązek będą miały. Polska stara się na poziomie krajowym i w ramach możliwości realizować to już teraz. MSZ w ramach Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka ma swój udział, który oczywiście dotyczy dyplomacji. Od dawna wiadomo, że dyplomacja nie dotyczy tylko i wyłącznie działań politycznych i rozmów w takim tradycyjnym, można powiedzieć, XIX-wiecznym wydaniu. Nowoczesna dyplomacja to zarówno promocja interesów politycznych, jak i gospodarczych. W polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych funkcjonują wydziały handlowe i ekonomiczne. W niektórych krajach działają także biura PAIH. Czyli promujemy naszych przedsiębiorców, bo to jest w interesie państwa. Ale promując naszych przedsiębiorców, oczywiście musimy brać pod uwagę kwestie praw człowieka w biznesie po to, żeby zachowywać odpowiednie standardy. I w części Krajowego Planu Działania dotyczącego MSZ zawarte są pewne elementy. Kilka lat temu rozpoczął się projekt dotyczący mapy ryzyk i zagrożeń dla praw człowieka w kraju urzędowania. Wszystkie ambasady, nie wszystkie placówki, bo tych jest więcej, zostały poproszone o przygotowanie analizy, w jaki sposób w danym kraju prawa człowieka są realizowane.
i jakie są zagrożenia dla tych praw człowieka w tym kraju. Ambasady zatem przygotowują mapy ryzyk i zagrożeń. Co roku je aktualizują i co roku przysyłają do centrali, a także do konsulatów i instytutów polskich na terenie kraju urzędowania. Placówki mogą także te mapy przedstawić placówkom należącym do innych resortów kraju urzędowania. MSZ do tego zachęca. Natomiast MSZ przekazuje te mapy ryzyk i zagrożeń także do innych ministerstw. Kwestia egzekwowania zapisów należy już oczywiście do poszczególnych ministerstw. Przygotowanie takiej mapy ryzyk i zagrożeń wymagało kilkuletniej pracy, by osiągnąć dobry efekt. Czasami pojawiały się wątpliwości, czy przygotowywać takie analizy w stosunku do tzw. krajów rozwiniętych, w których, jak niektórzy twierdzili, prawa człowieka nie są łamane. Ale czy to prawda? Prawie w każdym kraju prawa człowieka są łamane, tylko w zupełnie inny sposób. W krajach rozwijających się przykładowo mamy przede wszystkim kwestie dotyczące wykorzystywania dzieci w łańcuchu dostaw albo dyskryminację na tle rasowym, seksualnym, etnicznym, każdym innym, religijnym też. Natomiast w krajach wysoko rozwiniętych najczęściej będzie to problem wykorzystywania nielegalnej albo nawet legalnej emigracji, czyli imigrantów w przypadku kraju przyjmującego. Tych, którzy są w trudniejszej sytuacji i łatwo jest ich wykorzystywać. I wiemy, że do takich sytuacji dochodzi. Nawet w takich krajach jak Norwegia czy Dania, gdzie są bardzo wysokie standardy przestrzegania praw człowieka, nawet tam takie sytuacje mogą mieć miejsce. Kolejną formą działań MSZ było opracowanie katalogu dobrych praktyk. Placówki zostały poproszone, żeby zaproponowały, co w takim katalogu powinno się znaleźć i na bazie właśnie propozycji placówek taki katalog dobrych praktyk został stworzony. Mają go oczywiście wszystkie placówki, już nie tylko ambasady, ale także konsulaty i instytuty polskie. Jest on także dostępny w części Krajowego Planu Działania dotyczącego MSZ-u. W ramach MSZ jako koordynatora prac związanych z Krajowym Planem Działania opracowanie dokumentu czy raportów, te kwestie prowadzone są przez Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka, który na bieżąco współpracuje z resortami i instytucjami. W toku prac związanych z KPD MSZ przygotowuje także raport międzyokresowy. Tak było w przypadku pierwszej edycji. Aktualnie też taki raport cząstkowy jest zapowiedziany. Powinien się ukazać w roku przyszłym, 2023. Wracając do działań samego MSZ. Kwestia praw człowieka w biznesie znajduje się zarówno w systemie planowania, jak i sprawozdawczości placówek. W zadaniach na kolejny rok, jakie otrzymują placówki z centrali MSZ, znajduje się punkt dotyczący praw człowieka w biznesie, który obejmuje właśnie przygotowywanie takich map ryzyk i zagrożeń, jak również stosowania katalogu dobrych praktyk w codziennej działalności. W jaki sposób placówka może to czynić? W jaki sposób może być zaangażowana? Trojako. Po pierwsze, placówka sama może być stroną relacji biznesowej, zlecając na przykład jakąś usługę, powiedzmy organizowane jest przyjęcie i zamawiany jest catering. Placówka stara się zachować wszystkie zasady, które ją obowiązują w takim przypadku. Drugi wymiar to kwestia wspierania polskich przedsiębiorców za granicą. Wywiązując się z tego obowiązku, placówki powinny sygnalizować przedsiębiorcom zagrożenia, które są związane z inwestycjami w danym kraju, i czynić to powinny już na samym początku, na etapie negocjacyjnym. Ma to szczególne znaczenie, jeżeli przedsiębiorstwo jest spółką Skarbu Państwa, bo wówczas całkowita odpowiedzialność leży po stronie państwa. Natomiast oczywiste jest, że jeżeli to dotyczy firmy prywatnej, to firma prywatna i tak zrobi, jak będzie uważała. Ale zdecydowanie firma ta również powinna była się dowiedzieć. Przykładem negatywnym może być sprawa sprzed lat dotycząca zaangażowania polskiego przedsiębiorstwa w Etiopii. A czy są przykłady pozytywne? Oczywiście, ale dobrych przykładów raczej nikt nie przywołuje. Sprawy się toczą, nie ma problemów i nikt się tym nie dzieli. Ja przywołałam tę sprawę etiopską jako przykład ogólnie znany i szeroko opisany w prasie. W tym przypadku chodziło o to, że 500 000 ludzi straciło dostęp do wody pitnej, dlatego że rząd etiopski zrobił plantację trzciny cukrowej i poziom wód gruntowych gwałtownie się obniżył. Spowodowało to wielki problem, szeroko opisywany w mediach.
Polska firma wzięła udział w tym projekcie i media się tym zainteresowały. Dlaczego polska firma wzięła w tym udział? A rzecznik firmy wtedy powiedział coś w rodzaju: no, placówka, pan ambasador, nas nie ostrzegali. Czy jest to wystarczające wytłumaczenie? Program minimum dla ambasad jest taki, żeby ostrzegać. Ale jak powiedziałam, firma prywatna i tak postąpi, jak będzie uważała. W kontekście naszych rozważań ten przykład etiopski jest bardzo dobry jeszcze z jednego powodu. Kiedy jakaś firma się angażuje w coś, a kilka firm odmówiło udziału w tym projekcie, to czy nie powinno dać to do myślenia firmie? I tu dochodzimy do sedna sprawy, dokumentów międzynarodowych i krajowych dotyczących zasady należytej staranności. Dlaczego te firmy odmówiły? Bo zrobiły analizę due diligence, analizę dotyczącej należytej staranności. Już na początkowym etapie odpowiedziały sobie na pytanie, jakie mogą być skutki uboczne projektu, co to znaczy dla ich firmy, co to znaczy dla mieszkańców regionu planowanego projektu, dla ochrony środowiska itd., itd. I taka analiza wykazała, że lepiej się w ten projekt nie angażować. Unia Europejska pracuje nad dyrektywą. Projekt może być zatwierdzony jeszcze w tym roku, przyjęty w tym lub w przyszłym roku i później kraje członkowskie będą miały 2 lata na jej wdrożenie. Można ocenić, że jest to perspektywa powiedzmy najbliższych 3 lat, wprowadzenie obowiązku tego typu analiz dla przedsiębiorstw. I trzeci wymiar. Po pierwszy to jest, że placówka sama jest podmiotem relacji biznesowej. Drugi dotyczy wspierania przedsiębiorców polskich za granicą i wyjaśniania im, czy jakieś zagrożenia istnieją. A trzeci dotyczy już tylko niektórych placówek. To dotyczy pomocy rozwojowej, czyli sytuacji, w której w grę wchodzą środki publiczne i powinny być zachowane odpowiednie zasady. Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, będący koordynatorem wszystkich działań, współpracuje z odpowiadającym za pomoc rozwojową w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Departamentem Pomocy Rozwojowej. Ten departament realizuje projekty z zakresu pomocy rozwojowej, w których jest wpisany punkt o obowiązkowym zapoznaniu się z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącymi biznesu i praw człowieka. Więc te zasady, które odnosimy do biznesu, odnosimy też do organizacji pozarządowych, które wchodzą w relacje biznesowe z firmami, bo one zlecają realizację różnych działań za środki publiczne. Jest jeszcze kilka innych punktów, z którymi warto się zapoznać w tym katalogu dobrych praktyk przygotowanym przez MSZ. On jest dostępny zresztą publicznie na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako załącznik do Krajowego Planu Działania, części dotyczącej resortu spraw zagranicznych. Bardzo ważny element, który w tym katalogu też został uwzględniony, dotyczy służb konsularnych. Odnosi się do zapobiegania pracy przymusowej i handlu ludźmi do pracy przymusowej. Polskie służby konsularne są szkolone na tę okoliczność. Konsulowie, zanim się podejmą swoich zadań, są wdrażani w pewne procedury, w jaki sposób zapobiegać sytuacji przymuszania ludzi do pracy niewolniczej i handlu ludźmi do pracy przymusowej. Co oczywiście ma miejsce, to znaczy sprowadzanie na przykład do pracy przez agencję osób z zagranicy, powiedzmy sobie z Nepalu. Słynna była historia z Koreańczykami, którzy byli zatrudniani na bardzo trudnych warunkach, gdzie ewidentnie były łamane standardy i prawa człowieka. Przy czym to jest bardzo trudne czasami do stwierdzenia, bo w przypadku Koreańczyków oni sami się nie zwierzali. Dlaczego? Bo to był typ niewolniczej pracy na poziomie państwowym. Państwo ich wysyłało, rodziny pozostawały w kraju. Wiadomo było wprawdzie, co się dzieje, ale reagowanie na to było bardzo trudne prawnie. Jeżeli pracownicy się nie skarżą, musi przyjść Państwowa Inspekcja Pracy. A oni wszyscy mieli dodatkowo własne konta i z tych swoich kont przesyłali zarobione pieniądze do swego kraju. Ale, i to było charakterystyczne, na konto państwowe, z którego otrzymywali tylko część swego wynagrodzenia. No i to jest trudne do udowodnienia i trudne do wyłapania. I dopóki Rada Bezpieczeństwa ONZ nie podjęła decyzji o sankcjach na Koreę Północną, dopóty trudno było zapobiec takiemu procederowi. A po nałożeniu sankcji na Koreę Północną ten proceder został ukrócony. Wprawdzie sankcje miały charakter militarny, ale obejmowały także zatrudnienie ludzi. I na tej podstawie można było ukrócić ten proceder koreański. Wracając na chwilę do współpracy między krajami.
Polska ma taką współpracę głównie w ramach Unii Europejskiej przy przygotowywaniu dyrektyw. Tu warto zaznaczyć, że był pomysł, żeby taki tak zwany krajowy plan działania, National Action Plan, opracować generalnie na poziomie unijnym. Ale ze względu, że nie było jednoznaczne, jak do tego podejść, zdecydowano się pójść w kierunku dyrektyw, opracowując główne zadania do wykonania, jak raportowanie niefinansowe, ustawa o sygnalistach, zasada due diligence. Przy okazji prac nad tymi dyrektywami toczy się dyskusja odnośnie praw człowieka w kontekście biznesu. Na forum ONZ trwają rozmowy dotyczące Legal Binding Instrument, które organizuje ta międzynarodowa Intergovernmental Working Group. Rozmowy dotyczą przede wszystkim firm dużych, transnarodowych, ale w tej chwili mówi się, że to powinno dotyczyć także tych krajowych. Nie może być różnych rozwiązań i standardów dla firm transnarodowych, a innych dla firm narodowych. I tutaj pojawiły się kontrowersje między krajami wysoko rozwiniętymi, a rozwijającymi się. Więc te kraje rozwijające się oczywiście chciały chronić swoje firmy i mówiły: to nas nie dotyczy, to dotyczy firm transnarodowych. Ale zaraz, zaraz, jak standardy, to dla wszystkich, odpowiadały kraje rozwinięte. W toku rozmów zmieniło się to podejście i teraz dotyczy to nie tylko firm transnarodowych, ale tych krajowych również. Tym niemniej ciągle te rozmowy są trudne i niektóre kraje w nich nie uczestniczą, żeby wymienić na przykład Stany Zjednoczone czy Kanadę. Ponadto każdy kraj ma swoją specyfikę. W jednych problemem będzie zatrudnianie dzieci, co niestety w tych krajach biedniejszych jest nagminne. Dzieci są zatrudniane, zamiast do szkoły to idą do pracy. Póki to są wymiary krajowe, tak jak na przykład u nas dzieci na wsi idą do pracy w ramach rodziny. Rodzina idzie pracować na polu, tak, to dziecko idzie pracować na polu, zamiast pójść do przedszkola czy do szkoły. Nikt tego nie traktuje jako wyzysku. Szkoła jest obowiązkowa, no ale przedszkole już nie. Tu jest ważna kwestia podejścia do kwestii pracy dzieci, a konkretnie wieku, kiedy to jest dozwolone. Z krajów europejskich niejedna osoba mogłaby się zdziwić, który kraj ma najniższy próg wiekowy dla dzieci. To jest, proszę Państwa, Dania, gdzie obowiązuje 14 lat. Dokładnie tyle, ile wymaga konwencja. W Polsce jest 16 lat. To jest ten próg u nas. Ale w Danii jest 14. Dlaczego? Bo oni to traktują nie jako wyzysk, tylko jako naukę. Jak przychodzi do pracy 14-latek, to on się uczy. Dlatego może się podjąć różnych prac. Ale nikt tego tam nie traktuje jako wyzysk. Opowiadał pewien ambasador w Danii, jak się zdziwił, kiedy chciał zamówić catering w jakiejś firmie. I przyszedł wtedy do niego 14-latek na negocjacje. Negocjacje z dzieckiem. Ja pracuję w firmie, powiedział młody człowiek, to jest firma mego ojca, ja jestem zatrudniony przez ojca, no i pracuję. I znowu, nie jest to w kategoriach wyzysku w Danii, ale w kategoriach uczenia się. A dodatkowo Duńczycy mają to prawnie usankcjonowane. Innym problemem jest praca niewolnicza. Tu moglibyśmy wymienić wiele przykładów, w tym na przykład przykłady francuskie, w jakich warunkach pracowali, jeżeli pracownicy zagraniczni zatrudniani do zbiorów w winnicach. Dotyczyło to zresztą także obywateli Polski. Ale właśnie w krajach wysoko rozwiniętych czasami także odnotowane są naruszenia praw człowieka. Mówiliśmy już o tym. Wykorzystuje się tych ludzi do pracy, na plantacjach czy do jakichś prostych robót. A w Polsce mamy na przykład kwestię wykorzystywania pracowników ukraińskich, których jest u nas najwięcej i którzy często pracują nielegalnie. Szczęśliwie jeszcze przed wojną w Ukrainie, kilka lat temu, OPZZ założył Związek Zawodowy Ukraińców, więc oni teraz mają takie miejsce, gdzie mogą się zgłosić, jeśli mają jakiekolwiek kwestie problemowe. Kolejnym tematem naruszania praw człowieka są sprawy społeczne, na przykład kwestie wynagrodzeń. W kwestiach socjalnych, społecznych zrobiono u nas w kraju dużo. Przykładem tego jest wprowadzenie płacy minimalnej. Wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia bardzo poprawiło sytuację, choć wiadomo oczywiście, że w interesie przedsiębiorców jest, by mieć dobrych pracowników za najniższą możliwą płacę. Ale to już jest ewidentnie łamanie prawa, jeśli płaci się człowiekowi poniżej tej kwoty. A tak było. Zatrudniane były osoby, często obcokrajowcy, za bardzo niskie wynagrodzenie.
Nie było płacy minimalnej, a pracownicy zgadzali się na proponowane warunki, była nawet podpisywana umowa. Wprowadzenie tej minimalnej płacy ma zatem duże znaczenie. Znana jest taka anegdota chyba z jakiejś gazety z czasów, kiedy jeszcze nie było płacy minimalnej. Historia dotyczy uniwersytetu. Do rektora przychodzi pani sprzątająca, żeby nie mówić sprzątaczka, mówimy pani sprzątająca. Poprosiły o spotkanie, rektor ją przyjął. Panie rektorze, mówi pani sprzątająca, pan mnie wykorzystuje niewolniczo. Na co rektor się złapał za głowę i mówi, jakżeż ja mogę panią niewolniczo wykorzystywać, przecież ja pani w ogóle nie znam. A pani sprzątająca mówi, pan mnie nie zna, ale ja sprzątam pana gabinet, zresztą nie tylko gabinet. No tak, mówi rektor, ale pani pracuje w firmie, która wygrała przetarg. Zrobiliśmy przetarg i wygrała firma. Jeśli ma pani jakieś problemy, musi się pani zgłosić do swojego szefa. A przytomna pani sprzątająca zareagowała mówiąc, ale to pan płaci, a kto płaci, ten wymaga. No i na tym to polega. Skoro dysponujemy środkami, to możemy w umowie, w negocjacjach pewne warunki postawić. My, Polska, zrobiliśmy duży postęp. Dotyczy to na przykład ustawy o zamówieniach publicznych. Na przestrzeni lat ona się zmieniała. Początkowo były sytuacje, że nawet osoby na kierowniczych stanowiskach, które miały w swych kompetencjach kwestie odpowiedzialności finansowej, nie zawsze zdawały sobie dokładnie sprawę, na czym polegają zamówienia publiczne. Dawniej, na początku funkcjonowania zamówień publicznych, jedynym wyznacznikiem, jedynym kryterium przetargowym była cena. I kiedy do instytucji na przykład przychodziła Najwyższa Izba Kontroli, nie interesowało kontrolerów, czy coś dobrego z danego przedsięwzięcia wynikło, ale jedynie cena zamówienia, bo najtaniej trzeba było jak się da. Cena była jedynym wyznacznikiem, przypominam. Potem trochę to się zmieniło i już warunkiem nie było jedynie za najniższą cenę, ale za najniższą cenę najlepszy produkt. Czyli zamawiający musiał tu wypośrodkować. Parę lat temu poszliśmy jeszcze dalej. Wprowadzono aspekty społeczne do ustawy o zamówieniach publicznych. To jest bardzo ważny element. Najpierw rząd wprowadził zasadę, że przygotowuje się dla Rady Ministrów taką analizę dotyczącą uwzględniania aspektów społecznych przy zamówieniach publicznych. Było zalecenie dla resortu zastosowania tych aspektów społecznych. I potem Urząd Zamówień Publicznych raportował, które z tych resortów te aspekty społeczne stosowały. Oczywiście początkowo nieliczne. Popóki nie musiały, to nie stosowały. Ale teraz już wprowadzono to jako wymóg. Jest zapis w ustawie dotyczący aspektów społecznych. To znaczy sprowadza się to do tego, że instytucja musi zrobić analizę, czy może zastosować te aspekty społeczne swojej działalności, czy w zamówieniu publicznym. Nie zawsze można na przykład, nie można zatrudnić zawsze osoby niepełnosprawne. Na budowie nie będziemy takich osób zatrudniać. Ale jeszcze na przykład do zaklejania kopert można zatrudnić osobę niepełnosprawną. Zatem można wprowadzić w przetargu jakiś zapis, że dana firma powinna zatrudniać osoby niepełnosprawne, oczywiście jako jeden z elementów koniecznych do spełnienia. Wracając jeszcze do kwestii odpowiedzialności państwa, to w przypadku spółek Skarbu Państwa odpowiedzialność kraju jest całkowita, także wówczas, gdy spółki działają za granicą. Czasem pojawiają się sytuacje trudne, gdy w wyniku niedostatecznej odpowiedzialności spółki Skarbu Państwa, przykładowo niewykonania analizy due diligence, powstają problemy w miejscu realizacji przedsięwzięcia w kraju przyjmującym. A przecież w przypadku firmy państwowej to jest odpowiedzialność państwa, jak powiedzieliśmy. W przypadku Polski odpowiedzialne jest za to Ministerstwo Aktywów Państwowych. Zatem to jest ministerstwo, które ponosiłoby odpowiedzialność za takie, a nie inne działania państwowej spółki. Państwo nie może powiedzieć, staraliśmy się, ale nam nie wyszło. Nie jest też tak, że ambasadorowie danego kraju mogą coś zatrzymać. Oni mają obowiązek informować firmy. Powinni informować daną spółkę o zagrożeniach, bo inaczej może powstać duży problem.
media danego kraju i nie tylko mogą się zaangażować. Firma zostanie na przykład opisana w negatywnym świetle. Niejednokrotnie w sprawę angażują się najwyższe czynniki państwowe. Powstaje wstyd po prostu. Takie wypadki się zdarzają. Także my, Polska, mieliśmy takie negatywne doświadczenia. Na szczęście to podejście trochę się zmienia. W przypadku Polski swój udział w tym ma Departament Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który jest jakby oddelegowany do tego, by wspierać nasze zaangażowanie inwestycyjne za granicą. Wytyczne ONZ są omawiane podczas szkoleń dla osób wyjeżdżających na placówki, w tym także do zagranicznych przedstawicielstw PAIH. Obowiązkiem państwa jest oczywiście wspierać przedsiębiorców. Niekwestionowanie. Ale tam, gdzie są zagrożenia, powstaje też obowiązek dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych i placówek, by przedsiębiorców uczulać, informować i to zarówno jeśli chodzi o realia danego kraju, jak i na przykład w związku z konfliktem zbrojnym. Jeśli część danego kraju jest zaangażowana w jakiś konflikt zbrojny, to po prostu nie powinniśmy tam być obecni. W tym kontekście praw człowieka w biznesie, krajowego planu działania i tak dalej, istotną sprawą jest możliwość załatwienia sprawy jeszcze niezałatwionej, czyli kwestii turystyki. Żeby była większa ochrona tych osób niepełnoletnich przed wykorzystywaniem seksualnym. To jest bardzo ważne i to jest boląca sprawa. Instytucje pozarządowe od dawna zabiegają o to, żeby sprawa była uregulowana, żeby była większa ochrona tych osób niepełnoletnich. Bo w tej chwili mamy taką sytuację, że przychodzi człowiek z dzieckiem do hotelu i nie rejestruje dziecka. On rejestruje tylko siebie. Nie ma śladu, że było dziecko. I nie ma obowiązku rejestrowania. Nie ma obowiązku także noszenia legitymacji szkolnej przy sobie. Oczywiście są inne dokumenty, są inne ustawy, które, że tak powiem, zapobiegają. Na przykład jest obowiązek informowania o podejrzeniach i tak dalej. Ale to jest obowiązek, który jest zawieszony trochę w próżni. On się na nic nie przekłada. Instytucje pozarządowe oczekują, szczególnie Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę, kiedyś nazywała się Dzieci Nieczyje. Te fundacje i organizacje zabiegają o to, żeby w obiektach hotelowych były regulaminy. Teraz pracownik recepcji nie ma obowiązku zwracania na to uwagi. To oczywiście są trudne sprawy, bo to może być ojciec z dzieckiem swoim własnym, no i nic się nie dzieje. Niekoniecznie trzeba od razu podejrzewać o złe działanie. Ale chodzi o to, by te regulaminy nakładały obowiązek na te instytucje, żeby one musiały zwracać uwagę. Bo jeżeli na przykład przychodzi co tydzień ten sam pan z innym dzieckiem, to już zaczyna być ewidentne, że coś jest nie tak. Chodzi także o szkolenie pracowników hoteli. Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę na przykład takie szkolenia przeprowadza dla Orbisu. Dlatego takie obowiązkowe szkolenia dla całego personelu pod kątem tego właśnie zjawiska byłyby potrzebne. Podobnym sposób jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych szkoli swoich konsuli na okoliczność pracy przymusowej, żeby umieli zareagować, umieli zapytać i tak dalej. Tak tutaj, w hotelach, również powinny być szkolenia. Wracając do dyplomacji. Co na przyszłość? Co w relacjach międzynarodowych na bazie tych dokumentów, które są opracowywane przez grupy ONZ-owskie, czy też w Unii Europejskiej? Co można z praktyki powiedzieć? Jaka będzie tego przyszłość? Na pewno będzie coraz lepiej, bo to jest temat, który zaistniał powiedzmy kilkanaście lat temu w sposób taki bardziej konkretny. No bo oczywiście są konwencje. Były podpisywane na forum ONZ dotyczące tych spraw. W tej naszej polskiej pierwszej edycji Krajowego Planu Działania jest cała lista dokumentów, które funkcjonują od dawna, czyli konwencje odpowiednie dotyczące i pracy, i wykorzystywania dzieci, i tak dalej, i tak dalej. Więc dokumenty istniały. Tylko że konwencje to jedno, a drugie to jest jakby przełożenie tego na krajowy wymiar. Zatem dobrze jest oceniane, że Unia Europejska się tym zajęła i coraz częściej te prawa człowieka w biznesie uznaje za ważny temat, bo tym samym zmusza państwa członkowskie do podjęcia konkretnych działań.
Zaczęło się od tego, że około 6 lat temu jedna z rad europejskich podjęła decyzję w swoich konkluzjach, że wszystkie kraje mają przekazać swoim placówkom wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka do zapoznania się, dostosowania i do dzielenia się z partnerami wiedzą na ten temat. To był taki pierwszy krok. W wymiarze polskim, kiedy nasze placówki pierwszy raz przygotowywały te mapy ryzyk i zagrożeń, o których mówiłam wcześniej, otrzymały zalecenie, by konsultować się na etapie przygotowania z placówkami innych krajów, z przedstawicielstwem Unii Europejskiej także. Ponieważ te placówki i przedstawicielstwo przygotowują taki country report na temat każdego kraju wysoko rozwiniętego i rozwijającego się. Każdego informują, co tam się dzieje. I to było bardzo pomocne. Teraz, jak Państwo pamiętają, te mapy ryzyk i zagrożeń są corocznie aktualizowane i dobrze prowadzone. Ale tego będzie tylko więcej, dlatego że to jest temat, który nie zniknie i będzie niezmiennie ważny w relacjach międzynarodowych. Świat stał się mały dzięki technologii, nowoczesnym środkom komunikacji, globalizacji, obecności firm na całym świecie itd., itd. Ale też większa jest świadomość ludzi, że mogą oczekiwać innych, lepszych rozwiązań. Bardzo ciekawe było patrzeć, jak to się rozwija w Afryce. Na przykład Chińczycy, którzy się bardzo silnie angażują kapitałowo, inwestycyjnie w Afryce i nie tylko w Afryce zresztą. U nas w Polsce była taka próba. No i te kraje już tego nie chcą, bo na początku była wielka radość. Inwestycja. Po pierwsze, nie najlepiej, żeby nie powiedzieć, źle to robią. Po drugie, bardzo trudnych, przez niektórych określanych jako koszmarne warunkach, pracują tam pracownicy. Więc jakby te inwestycje chińskie, to już teraz zaczyna być takie made in China. I kraje, w tym afrykańskie, odchodzą od tego. Współpraca tak, powiadają, ale nie za wszelką cenę. Wytyczne ONZ muszą docierać do jak największego kręgu odbiorców, żeby to oni mieli świadomość, że mogą oczekiwać innych rozwiązań. Oczywiście państwa, które są w trudniejszej sytuacji, nie mają rozwiniętych takich systemów ochrony ani kontroli. U nas w Polsce przykładowo też nie wszystkie kwestie są rozwiązane w sposób satysfakcjonujący. Przykładowo Państwowa Inspekcja Pracy. To jest bardzo ciekawy temat. Zanim skontroluje firmę, to musi ją poinformować na tydzień przed. I to przez wielu jest uznawane za absurdalne. Była bardzo ciekawa swego czasu dyskusja na ten temat, ponieważ zostały zaskarżone różne sytuacje do dwóch różnych sądów. I jeden sąd powiedział, że Państwowa Inspekcja Pracy nie miała prawa przyjść bez ostrzeżenia, a w drugim sądzie powiedzieli, że mieli to prawo. Różne zatem były interpretacje. No i w pewnym momencie główny inspektor pracy zarządził, że nie będzie informować. Bo informować trzeba, jeśli chodzi o dokumenty. To na pewno, bo trudno, żeby tak przychodzić znienacka, a dokumenty mogą być na przykład w domu. Nie ma bowiem obowiązku, żeby dokumenty zawsze były w firmie. W związku z tym Państwowa Inspekcja Pracy musi poinformować. Ale już żeby skontrolować warunki pracy, no to informowanie z wyprzedzeniem, i użyję znowu słowa używanego przez wielu, absurdalne. Fakt jest faktem oczywiście, że polepszają się te warunki kontroli i z czasem to będzie coraz lepiej wyglądało. Prawo też się zmienia. Kiedyś było tak, że pracownik podejmuje pracę i może nie mieć podpisanej umowy o pracę, bo było powiedziane, że pod koniec pierwszego dnia pracy może tę umowę podpisać dopiero. Czyli przychodzi pracownik do pracy i przychodzi kontrola. A dany pracownik nie ma podpisanej umowy o pracę. I wtedy co mówi? No bo ja pracuję pierwszy dzień. Taki miał układ z pracodawcą, że będzie mówił, że pracuje pierwszy dzień. Oczywiście jakby się Inspekcja Pracy wysiliła i przeprowadziła jakieś śledztwo, to mogłoby się okazać, że ta osoba pracuje długo. No ale umówmy się, że różnie to bywa. Teraz zmieniono prawo. Nie wolno już podjąć pracy bez umowy. I to jest bardzo istotna zmiana i właśnie o to chodzi, żeby myśleć w tym kierunku. I to się nie zmieni. I pod tym względem będzie coraz lepiej. Tylko to chodzi o to, żeby to nie było lepiej tylko u nas,
ale w tych innych krajach także. W tych krajach, w których działają nasze firmy, żeby były przestrzegane standardy zgodne z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kwestie gospodarcze są nieodłącznym elementem polityki międzynarodowej każdego kraju z osobna. W XXI wieku nie ma już polityki zagranicznej bez komponentu gospodarczego. Jest on bardzo istotnym elementem naszego życia po prostu i przekłada się na wszystko. Jak mówiłam na początku naszego spotkania i warto może to przypomnieć, teraz temat praw człowieka w biznesie jest nie tylko ważny i obecny, ale też wciąż zyskuje na znaczeniu. Załączone slajdy ilustrują to, w jak wielu dokumentach rangi międzynarodowej ta kwestia jest obecna, począwszy od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z roku 1948, poprzez szereg innych dokumentów, konwencji, zaleceń czy dyrektyw. Społeczność międzynarodowa ma i wciąż rozbudowuje bazę podstaw prawnych, ich implementacji i egzekwowania dla dobra nas wszystkich. A komponent biznesu i praw człowieka pozostanie z nami jako jeden z ważniejszych elementów współpracy międzynarodowej. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani tematem, odsyłam do stron internetowych instytucji i organizacji międzynarodowych, konkretnych krajów oraz, co oczywiste, do strony internetowej naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale także do artykułów prasowych, w tym do obszernego opracowania, jakie przygotowała Rzeczpospolita bodaj w roku 2018. Drodzy Państwo, to ja bym miała z mojej strony tyle, jeżeli chodzi o prelekcję. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, za zainteresowanie tym tematem. Jeżeli mieliby Państwo ochotę, proszę się ze mną kontaktować w tych kwestiach. Ale zanim się z Państwem pożegnam, pragnę złożyć gorące podziękowania jednej osobie, pani Agnieszce Wielowiejskiej, minister pełnomocnej w Departamencie Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ. Osobie, która w MSZ od początku prowadzi sprawę dotyczącą Krajowego Planu Działania na rzecz wdrożenia wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Chciałam jej podziękować za wsparcie i nieocenione rady przy przygotowywaniu dzisiejszej prelekcji. Dziękuję bardzo. Również Państwu jeszcze raz za udział w dzisiejszym spotkaniu. I do zobaczenia przy innych okazjach. Dziękuję.